5 na 5 we Vroom TV, czyli subiektywne podsumowanie weekendu i ostatnich dni, zrobione w telegraficznym skrócie. Wygrani kontra przegrani, pechowcy kontra szczęśliwcy, Bartosz Musiał i Magda Wilk. Zapraszamy. Tradycyjnie zaczynamy od przegranych. Na miejscu 5 szefostwo Formuły 1, które za bardzo nie ma chęci na zmiany. Zespół Zaubera proponuje, by uatrakcyjnić wyścigi królowej motorsportu, wprowadzając obowiązkowe mycie bolidów. Nam ten pomysł przypadł bardzo do gustu. Miejsce 4, a tutaj Jonathan Rea. Zawodnik Kawasaki Racing mógł już w miniony weekend świętować mistrzostwo World Superbike, ale potrzebował do tego zwycięstw. Jednak na torze w Malezji był minimalnie, ale zawsze, za plecami Chaza Davisa i świętowanie mistrzostwa musiał Rea jeszcze odłożyć. Miejsce 3, a tutaj Kyle Busch. Kierowca NASCAR mógł odnieść 4. zwycięstwo z rzędu, co nie udało się nikomu od 8 lat, ale zabrakło mu paliwa. Jeszcze na początku ostatniej rundy prowadził, miał 16 sekund przewagi, ale pusty bak przeszkodził w sukcesie. Dojechał, a właściwie został dopchnięty przez kolegę z zespołu na miejscu 21. Miejsce 2, a tutaj Carlos Sainz Jr. Młody kierowca Scuderia Toro Rosso był najczęściej wyprzedzanym zawodnikiem spośród stawki F1. Jak podliczył niemiecki dziennik Bild, Hiszpan musiał uznać wyższość innych kierowców na torze w pierwszej połowie sezonu aż 32 razy. Miejsce 1, czyli najwięksi przegrani minionego weekendu, to zespół Audi rywalizujący w serii DTM. Na jednym z zakrętów Timo Scheider usłyszał komendę wypchnięcia swoich rywali, którymi było 2 zawodników Mercedesa, co uczynił. A po wyścigu mówił, że komendy nie słyszał. Co ciekawe, słowa "wypchnij go" usłyszeli wszyscy widzowie podczas transmisji telewizyjnej. Przejdźmy teraz do wygranych. Na miejscu 5 Łukasz Grzybowski. W sobotę odbyła się 7. runda Pucharu Polski i Junior Bagi. Był to finał pucharu, który padł łupem Łukasza Grzybowskiego. Zawodnik w swoim szajowozie zwyciężył też w klasyfikacji generalnej sezonu. Miejsce 4 Jari Mati Latvala i Mika Antila. Załoga Volkswagena Polo WRC drugi raz z rzędu triumfowała na najwyższym stopniu podium na swoich rodzinnych terenach, czyli w rajdzie Finlandii. Dzięki temu panowie awansowali na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Ciekawostką jest to, że rajd Finlandii okazał się najszybszą rundą WRC w historii. Miejsce 3 Józef Beres. Józef Beres w Skodzie Fabii zwyciężył w sobotniej 9. rundzie górskich samochodowych mistrzostw Polski, która odbyła się na Słowacji. W niedzielę powtórzył swój sukces, wygrywając 10. rundę. Na miejscu 2 Jan Kisiel. Długo nie musieliśmy czekać i po 2 drugich miejscach w poprzednich wyścigach Janek sięgnął po najwyższy stopień podium. Wygrał pierwszy wyścig Audi Sport TT Cup na Red Bull Ringu. Niestety drugi wyścig został przerwany w wyniku karambolu, który miał miejsce na 5. okrążeniu. Janek zajął w nim 3. miejsce i został wiceliderem pucharu. Na miejscu 1. naszego rankingu fenomenalny Robin Madison. Australijski motocyklista, a zarazem kaskader, ponownie przeszedł samego siebie. Ma na swoim koncie m.in. rekord świata w skoku na motocyklu, a teraz zaskoczył swoich fanów, surfując swoim sprzętem po falach Tahiti. Totalny obłęd.